Jan Himilsbach pojawił się w Legnicy przy okazji koncertu odbywającego się w ramach Satyrykonu. Był 1987 rok, a imprezę organizował Wojewódzki Dom Kultury. Pomysłodawcą wydarzenia, nazwanego autoironicznie 110 kg bluesa, był natomiast Zdzisław Smyktała, nieżyjący już niestety wrocławski dziennikarz, animator kultury oraz miłośnik bluesa. Na scenie WDK-u oprócz głównego bohatera dzisiejszego materiału wystąpili m.in. Jan Skrzek, Maciej Maleńczuk oraz obstawa prezydenta. Jak jednak wspomina długoletnia szefowa Satyrykonu, pani Elżbieta Pietraszko, na plus w kwestii wizyty Himilsbacha w Legnicy można zapisać wyłącznie wartość artystyczną tego koncertu. Sam bluesowy koncert był udany, choć w pamięci naocznych świadków Satyrykonu 87 przede wszystkim zapisało się kontrowersyjne zachowanie Himilsbacha, który po zakończeniu imprezy został w Legnicy jeszcze na kilka dni. Każdego poranka organizatorzy festiwalu otrzymywali błagalny telefon od dyrektor hotelu Kuprum z prośbą o pomoc w pozbyciu się uciążliwego lokatora, nierzadko wulgarnie prowokującego innych gości. Doszło nawet do tego, że Elżbieta Pietraszko zadzwoniła, niestety bezskutecznie, z prośbą o pomoc do Jana Wołka, zwykle będącego ostatnią deską ratunku w przypadku problemów z Himilsbachem. Specyficzny gość miał nie odpuszczać nawet w dzień wyjazdu, kiedy to już na legnickim dworcu, tuż przed odjazdem pociągu, zasugerował, że może w ogóle nie powinien opuszczać naszego miasta. Ku uciesze i uldze odprowadzających go opiekunów, Himilsbach wrócił jednak do Warszawy. Piotrze, w 87 roku, kiedy Jan Himilsbach był jednym z uczestników satyrykonowego koncertu, byłeś świadkiem tego, byłeś tam, jak ty to pamiętasz? Była taka sytuacja, akurat wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. Ja robiłem zdjęcia dla Wojewódzkiego Domu Kultury i to był koncert w ramach Satyrykonu i to się nazywał kabareton. Ja robiłem zdjęcia, byłem przed sceną, cały czas ktoś się tam zmieniał na tej scenie i kolega, który opiekował się wtedy Janem Himilsbachem, Jacek, zawołał mnie na zaplecze. Mówi, chodź, zrobisz kilka zdjęć, tam wchodzę, Himilsbach siedzi przy stole, znaczy tam wszyscy siedzieli przy tym stole, była wódeczka, były zakąski, było spokojnie. Podchodzę i Jacek mówi do Himilsbacha, to jest Piotr Krzyżanowski. A na co Himilsbach, ale z tych Krzyżanowskich? Jacek skinął głową, tak. Siadaj. Wtedy mogłem sobie usiąść spokojnie. Posiedzieliśmy chwilę, nie mogłem długo, bo jednak byłem w pracy. To nie zabawa, więc podziękowałem, wyszedłem i na zakończenie jeszcze tylko powiem, że wychodził wtedy na scenę Janusz Gajos i takim chwiejnym krokiem mówi, dzień dobry Państwu, oni tam piją wódkę, a po mnie widać. I to jest zdarzenie, które autentycznie było z Janem Himilsbachem. Znam jeszcze jedną anegdotę, którą... Właśnie chciałam, żebyś powiedział tę anegdotę. Tu świadkiem nie byłem i nie wiem, czy to można... Ja też ją słyszałam, więc mówić, coś w tym było. Jan Himilsbach wtedy, tak mu się Legnica spodobała, że wyjeżdżał chyba 7-krotnie. Jacek odprowadzał go na dworzec. Tak. On i zawsze się wysiadał, cofali się, wracali do hotelu Kuprum wtedy. Tak. No i któryś to już jeden z ostatnich razów Jan Himilsbach mówi, muszę iść siku. No i Jacek wziął, zaprowadził do ubikacji, wszedł do kabiny Jan Himilsbach. Po chwili słychać tylko tam jakieś coś do siebie mruczy, że coś mu tam nie wychodzi, ale wychodzi. Otwiera drzwi, wychodzi, mówi, Jacek, zapnij mi rozporek, bo nie mogę. A Jacek miał ponad 2 metry. Żeby zdążyć na ten pociąg, mówi, a pierdziu. Przyklęknął, zapina mu ten rozporek, drzwi się otwierają. Jakiś facet chciał wejść do ubikacji, skorzystać. Himilsbach mówi, a ty co, nie widzisz, niesie się pomoc. I takie to były anegdoty o Janu Himilsbachu. Pozasceniczne perypetie pozascenicznymi perypetiami, ale warto wspomnieć o dystansie i humorze towarzyszącym występowi Himilsbacha, który wchodząc na scenę, w przeciwieństwie do pozostałych artystów grzecznie witających się z publicznością, wychrypiał jedynie w swoim stylu, servus ludzie.
całkiem ciekawą i zdecydowanie bardziej zrozumianą z perspektywy PRL-u anegdotką była sytuacja, gdy jeden z uczestników koncertu podał Himmelsbachowi rolkę papieru toaletowego, w tamtym czasie towar deficytowy. Himmelsbach, nie zastanawiając się długo, ucałował tę zdobycz. Niestety wizyta w Legnicy była jednym z ostatnich udziałów Himmelsbacha w życiu koncertowym czy w życiu publicznym, ponieważ ten aktor, pisarz i kamieniarz zmarł nieco ponad rok po wizycie w naszym mieście, w listopadzie 1988 roku. A o tajemnicach Himmelsbacha, jego dorobku filmowym i innych ciekawostkach opowie nam Przemek Corso, legnicki pisarz, miłośnik kina i rówieśnik tej edycji Satyrykonu, na której pojawił się Himmelsbach. Jan Himmelsbach. Człowiek zagadka, a dla nas legendarny aktor i legendarny artysta. Kiedy pojawił się w 1970 roku na srebrnym ekranie w swojej niezapomnianej roli w filmie Race, dla wielu stał się po prostu ikoną popkultury, tworząc niezapomniany duet ze Zdzisławem Maklakiewiczem. Moi drodzy, facet znikąd, ubrany dosłownie tak jak ja teraz, z miejsca bez charakteryzacji wszedł na plan zdjęciowy i stworzył swoją rolę życia, bo on zawsze grał siebie. I nagle okazuje się, że po roli w filmie Ray zostaje nominowany do jednej z najbardziej prestiżowych nagród filmowych, stojąc ramię w ramię i walcząc nagrodę z Danielem Olbrychskim. Na ten czas jedną z największych gwiazd polskiego kina. Moi drodzy, jeżeli jest bardziej fascynująca i bardziej ciekawa opowieść o człowieku, który tak naprawdę pojawił się znikąd i nawet nie wiadomo, którego dnia dokładnie się urodził, bo tych wersji również jest kilka, to opowiedzcie mi, bo mnie nikt inny nie przychodzi do głowy. Jan Himmelsbach, człowiek legenda, człowiek zagadka, człowiek, o którym można by napisać niejedną książkę.